Dwa razy. Potyczki kulinarne. To tylko rywalizacja kucharzy, czy jakiś głębszy podtekst jest tej imprezy? A o czym pan myśli, mówiąc głębszy podtekst? Co pan ma na myśli? Czy o czymś, o czym my nie wiemy? Zapytam więc wprost. Co z tego konkursu przysłowiowy Kowalski, który przychodzi do restauracji od czasu do czasu, powiedzmy? Podtekst kulinarny to przede wszystkim konkursy kulinarne. To jest święto dla kucharzy. Jest to święto, nie boję się użyć tego słowa. Każdy z kucharzy chce być tak jak w wielu dziedzinach, tak? Jest to rywalizacja i chce być najlepszy, pokazać się na rynku w Polsce. Natomiast co będzie miało? Gęsina wcale nie jest takim łatwym produktem. Zresztą tutaj mamy szefa kuchni, dyrektora gastronomii, przepraszam, z hotelu Verde Montana w Kudowie, gdzie odbył się nie tak dawno, prawda? Konkurs również gęsiny. I muszę tutaj powiedzieć, że nie jeden team bardzo dobry, kulinarny w Polsce, wyłożył się, tak mówię, skorupanie, wyłożył się na gęsiny. Tak więc nie jest to, jest to doskonały produkt, bardzo smaczny, ale trzeba umieć wiedzieć, jak go przygotować. Jako szef jury, na co pan będzie zwracał szczególną uwagę? Bo głównym bohaterem jest gęś, ale czy coś jeszcze zostało podpowiedziane uczestnikom? Oprócz gęsi, jakieś produkty, które mają coś zasugerować? Nie. Tak, jak najbardziej, bo dwa produkty, które są, muszą być wykorzystane przez uczestników, to jest gęś i buraki firmy Bonduel, buraki sous vide, tak, przygotowane w technice sous vide, które mamy właśnie tutaj wystawione, są na stole. I połączenie tych dwóch, wiadomo, gęś, kaczka, buraki, kapusta doskonale pasują, więc dlatego z Darkiem uzgodniliśmy, że ma być takie połączenie, a nie inne. Ale inwencja już jest własna. Inwencja jest już pozostawiamy kucharzom, co oni z tego napiszą, namalują na talerzu, wtedy my dopiero to ocenimy. To może być czasami wielka improwizacja, niekoniecznie produkt, czy danie już znane i wypraktykowane gdzieś w swojej restauracji? Improwizacji nie może być, dlatego że każdy z uczestników przysyła wcześniej swoje dosie ze zdjęciem, z opisem danej potrawy, tak? Czyli musi być dokładnie skopiowane to, co mamy przysłane z tym, co mam na talerzu w dniu dzisiejszym. Pan, który się jest członkiem komisji, również zaprosił, musi się przedstawić. Dobra, czy to też przypomnę znamy. Dobrze, dzieją się tu różne cuda, proszę Państwa, ja tylko mogę też popatrzeć, nie będziemy tu przeszkadzać komisji. Ubiegłoroczny uczestnik zdobył pierwsze miejsce i w kulinarnym kucharze Polski wygrał cały konkurs najlepszego kucharza w Polsce. To znaczy, że ten konkurs jest na wysokim poziomie i z tego się cieszę. To jest dla mnie małe moje dzieciątko. Tak jest. I patrząc na tutaj, ile osób przygląda się temu konkursowi, wiem, że przyjechali niedawno uczniowie ze szkół gastronomicznych, więc jest też i dodatkowy podtekst tej imprezy edukacyjny. Tak, prawda? Dokładnie. Co roku zapraszam młodzież z Bydgoszczy, z Wina Wrocławia, z Wrocławka, z Torunia, zresztą to widać, żeby zobaczyli, żeby poznali tą całą kuchnię, tych uczestników, żeby podziwiali, żeby zaszczepić im jakieś tam kulinarne jakieś wyobraźni, żeby ich podbudować, że ten zawód w Polsce robi się coraz bardziej doceniany. Pasztet z gęsi z marmoladą buraczkowo-żurawinową i pieczonym ziemniakiem. Jeszcze przed chwilą to było takim produktem zupełnie surowym. Tak. Tak szybko? Zmieściłeś się w czasie? Zanieśmy dalej. Tak. Zmieściłeś się ledwo, w czasie? Ale zmieściłem.
To jest trójeczka, nie? To, co robiłeś przed chwilą, to nie była wielka improwizacja. Wcześniej miałeś przećwiczone? Tak. To danie akurat miałem przećwiczone. Nie jest one aż tak trudne, ale też do najłatwiejszych nie należy, tak widać. Dlaczego właśnie na takie się zdecydowałeś? Ktoś już podpowiedział ci, że jest smaczny i ma szansę wygrać? Czy nie, co zdecydowało? Inne elementy, ale one tak średnio wychodziły po raz szczerze i dlatego zdecydowałem się na wątróbkę gęsią, bo łatwiej się z nią pracuje. A jaki walor twój tej potrawy największy według ciebie jest? Czy wizualny, czy smaczny? Smak. Trochę tremy masz? No troszeczkę tak, aczkolwiek to nie jest to mój pierwszy konkurs, także idzie to opanować. Tak można powiedzieć, że weteranem jestem. Potrawę masz też już w głowie przećwiczoną? Tak, oczywiście 3-4 razy trzeba przed konkursem przećwiczyć, do tego jeszcze dochodzi element właśnie tremy, czyli zabraknie nam powiedzmy 15-20 minut, co musimy na treningu ująć oczywiście. Nie? Tak jak tutaj mamy godzinę 30 minut, w treningu tak naprawdę powinniśmy się zamknąć godzinę 15. Mhm. Ile razy przećwiczyłeś tą? 4. Jeszcze wczoraj o 2 w nocy, także dziś jest z rana. Myślę, że będzie dobrze. Dziękuję bardzo serdecznie. Cały czas kontynuuję, kupuję żadnych gotowi, ale zanim ogłosimy wyniki, chciałbym podziękować serdecznie wszystkim uczestnikom dzisiejszego konkursu, którzy zgotowali nam naprawdę bardzo fajny konkurs i chciałem powiedzieć od razu na początku, że panowie, chylę ja i pozostali jurorzy czoła przed poziomem. Naprawdę wśród nas byli jurorzy, którzy oceniają, w tym roku oceniali również kulinarny plan Polski i stwierdzili jednogłośnie, że wiele prac, czołowych prac, które się tego konkursu z powodzeniem mogłyby się znaleźć w finale kulinarnego planu Polski. Trzecie miejsce zajął pan Robert Stefański, Grand Catering Bydgoszcz. Brawo, brawo. I drugie miejsce zajął podobnie jesteś. Pan Przemysław Bielo, zapraszamy wszystkich do nas. Pierwsze miejsce to pan Przemysław Grys, restauracja Hamburg. Samo szczęście, co dzisiaj w Bydgoszczy. To już ma pan prawie cały rok na przygotowania. Bardzo serdecznie zapraszam i wręczam tą nominację. Serdecznie brawa jeszcze raz. Brawa. Gratuluję pierwszego miejsca. Jak smakuje zwycięstwo? Tak samo jak twoja potrawa? Tak, jeszcze nawet bardziej. Jest to bardziej smakuje niż potrawa, naprawdę jest bardzo długi zasięg. A przypomnij, co zrobiłeś dzisiaj? Czym zasłużyłeś sobie na zwycięstwo? Zrobiłem mieszankę różnych połączeń. Filet ziemniaczany z pyłkiem kwiatowym, pszczelim, foie gras z truskawkami, z figą, do tego tarnina, śliwka tarnina, czatnej, naprawdę mieszanka smaku. A gdzie w tym gęś, bo nie zauważyłem? A gęś była sobie marinowana w ocie, żeby skuszała ładnie. Co było najtrudniejsze w tej potrawie w sumie? Stres.
już na ścieżkach takiego czeku, czy to jest pierwszy raz dopiero taka nagroda? Pierwszy raz, pierwsze miejsce. A masz już jakieś nagrody na koncie? Tak, startowałem w tym roku, zajęło trzecie miejsce, jeszcze sporo dla dużo jeżdżę. Pniesz się w górę. Przed tobą teraz impreza ogólna Polska. Tak, tak. Za zorganizowanie, także pani Iza, dziękuję bardzo. I wszystkim całemu rejonu Kimali, Kuchni za przygotowanie tym danym uczty. Dziękuję.